Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie dawno nie byłem, bo takie są okoliczności. A dzisiaj jestem. Przyjechałem w maseczce, tutaj ją zdjąłem. Zdarzyło mi się kichnąć po drodze po prostu i cały pociąg popatrzył na mnie, jakbym był największym zbrodniarzem wojennym, bo nie zakryłem nosa ani dłonią, ani łokciem. No ale dobra, szczegóły. Proszę Państwa, przyjechałem, ponieważ pojawiły się nowe książki, a nie miałem okazji tego omówić, więc poza tym trzeba kontynuować program Kultura w sieci, którego to zadania się podjąłem, ale zacznę dzisiaj od książeczki Proces Eligiusza Niewiadomskiego. Proszę Państwa, to są tak zwane szczyty. Co do różnych, jakby to powiedzieć, sytuacji, ludzi i zjawisk, używamy czasem określenia to są szczyty. No więc to są rzeczywiste szczyty. Proszę Państwa, nie wiem, czy jest zjawisko, wypadek i osoba, która by była bardziej w polskiej polityce, historii, kulturze napiętnowana niż Eligiusz Niewiadomski i jego czyn. Tak? Wszyscy o tym gadają, naświetlając to w sposób zupełnie fantastyczny, opowiadając niestworzone historie na temat zamachu na prezydenta Narutowicza oraz Eligiusza Niewiadomskiego. Natomiast, proszę Państwa, nikt od 1923 roku nie wydał książki Stanisława Kijeńskiego pod tytułem Proces Eligiusza Niewiadomskiego. Nikt tego nie zrobił, a to z tego względu, że omówienie tej książeczki, nawet pobieżne, zmienia całkowicie musi zmienić nasz pogląd na realizację tego zamachu. Ta książeczka powinna się doczekać setek opracowań. Nie dziesiątek, ale setek opracowań zawierających analizę psychologiczną Eligiusza Niewiadomskiego, okoliczności polityczne, ekonomiczne, każde w wypadku, jakim był zamach na prezydenta Narutowicza. Zamiast tego mamy hagadę o tym, że moralni sprawcy z prawicy dokonali nagonki prasowej i przez tę nagonkę prasową Niewiadomski podniósł rękę na nowo wybranego prezydenta i go zastrzelił. Proszę Państwa, pisałem to tym w trzecim tomie baśni socjalistycznej, ale jeszcze powtórzę. Nie istnieje w kodeksie karnym pojęcie moralnego sprawcy. Mam nadzieję, że nie istnieje, bo być może jakiś prawnik mnie oświeci, ale ja o tym nie słyszałem. Nie ma czegoś takiego jak moralny sprawca i nie można pójść siedzieć za moralne sprawstwo. To jest pojęcie z zakresu propagandy politycznej, które ma przenieść winę ze sprawcy rzeczywistego i z rzeczywistego inspiratora na ofiarę i tak zwanego moralnego sprawcę, czyli tą osobę, którą inspirator wskaże palcem. Inspiratorem jest siła polityczna i siła polityczna wskazuje na inną siłę polityczną, która jest jej wroga i mówi, to wy jesteście moralnymi sprawcami tego czy tamtego. I tak zrobili Piłsudczycy i Lewica, która przegrała wybory w 22 roku, posługując się Eligiuszem Niewiadomskim i wskazując na generała Hallera oraz nieuzbrojoną w nic prawicę, mówiąc, to wy jesteście moralnymi sprawcami. Proszę Państwa, w tej książeczce Eligiusz Niewiadomski powołuje się na swoją znajomość z generałem Sosnkowskim, który załatwił mu pracę w defensywie, czyli w kontrwywiadzie. Ale jak wiemy, generał Sosnkowski w żaden sposób nie jest łączony z zamachem na prezydenta Narutowicza i z inspirowaniem tego zamachu, z podżeganiem Niewiadomskiego do tego czynu, prawda? Za to łączony jest z tym zamachem generał Haller, którego Niewiadomski nie znał, nigdy z nim nie rozmawiał, a generał Haller w ogóle nie miał świadomości, że po Bożym świecie chodzi taka istota jak Eligiusz Niewiadomski. Nie wiedział o tym. Do 16 grudnia roku 22, kiedy to pan Eligiusz strzelił w plecy prezydentowi Narutowiczowi, generał Haller, moralny sprawca tego zamachu, nie wiedział, że istnieje Eligiusz Niewiadomski, historyk sztuki. Życzę zdrowia wszystkim historykom sztuki. Proszę Państwa, więc w takim
kłębku siedzimy, tak? Mamy wskazane strzałkami, wektorami, co mamy myśleć i w których momentach mamy się oburzać i zupełnie nie interesuje nas, jakże uczciwa, aczkolwiek sprofilowana relacja Stanisława Kijeńskiego, obrońcy Eligiusza Niewiadomskiego w sądzie warszawskim. Proszę Państwa, Stanisław Kijeński, pisałem już o tym, ale jeszcze powtórzę, to jest postać, w której życiu zamyka się pewna epoka. Stanisław Kijeński zaczynał swoją karierę, jednym z pierwszych procesów, w których występował, był proces Ludwika Waryńskiego. A jednym z ostatnich procesów, w których występował, był proces Eligiusza Niewiadomskiego. Proszę Państwa, początek działalności socjalistycznej i koniec działalności socjalistycznej, tak? Nie wiem, czy może być bardziej inspirująca demaskacja dla literatów, publicystów, polityków nawet. Natomiast tej demaskacji nikt nie wykorzystuje. Dlaczego? Dlatego, że mamy wdrukowane w głowę pojęcie moralnego sprawcy i wiemy, że Waryński swoją drogą, a Niewiadomski swoją drogą. Jeden to lewica, a drugi prawica. Proszę Państwa, w trzecim tomie socjalizmu miał się znaleźć taki rozdział merkurialny charakter palestry. On się w końcu nie znalazł tam. Inne rzeczy wyszły na jaw, ale obydwie te postaci, Waryńskiego i Niewiadomskiego, łączy Stanisław Kijeński. Jak najbardziej mecenas, tak? Więc proszę Państwa, no czegoż tu chcieć? Jak sobie otworzymy tę książkę i przeczytamy, w jaki sposób Eligiusz Niewiadomski, jakie miał, przepraszam, fory przed sądem, ile wody wylał, jaki słowotok został tam zaprezentowany, jak pan Eligiusz tokował w tym sądzie, to się trochę zdziwimy, że sędzia nie był w stanie powstrzymać tej lukubracji, nie był w stanie powiedzieć mu: panie Niewiadomski, niech się pan w końcu zamknie, tak, i skupi na rzeczach istotnych. Proszę Państwa, od czego zaczyna te swoje przemowy sądowe? No od socjalizmu, tak? Od cudownej idei socjalistycznej, która została, była na początku dobra, ale została skażona przez żydostwo. Nie wiemy dokładnie, co pan Eligiusz ma na myśli, mówiąc w sądzie na początku, bo na początku wiemy, że był Waryński, tak? Możemy dodać jeszcze Puchiewicza, Mendelsona i kogoś tam, jakieś dodatkowe osoby z tła, tak? Ale dla pana Eligiusza to była czysta idea, która została później skażona przez Żydów i Piłsudskiego. To jest, proszę Państwa, bardzo wygodna postać, tak? Bo to jest postać, którą się okłada każdą inną narrację niż narzucona. No więc ja zawsze mam taki postulat, żebyśmy nie zapożyczali tych jakże atrakcyjnych gawęd, które nam podsuwają media, jacyś bardzo popularni autorzy, żebyśmy się z tym nie utożsamiali i nie podnosili każdego śmiecia, który leży na drodze. Bo może się okazać, że pod nim jest bomba i urwie nam palce. Jestem przekonany, że można wszystkie nurtujące nas sprawy i niepokoje wyjaśnić za pomocą historii ciekawszych, może bardziej odległych w czasie, inaczej oświetlonych. Naprawdę niekoniecznie trzeba się w tym babrać, co nam podsuwają media. A media nam podsuwają to, że Eligiusz Niewiadomski to jest taki prawie święty. Proszę Państwa, on w ogóle nie jest święty. Jest to człowiek zmanipulowany, jest to człowiek chory psychicznie i fizycznie. Przypomnę, facet był ciężko poparzony i miał połamany kręgosłup. Żył w czasach, kiedy nie wchodziła w grę rehabilitacja ani żadne operacje, którym on się by nie poddał zresztą, a chodził, tak? Funkcjonował. No to narkoman, tak? No bo co innego, prawda? Opiumista, morfinista, człowiek wiecznie żyjący w jakimś przedsionku nirwany, który spotyka tam inne osoby, styka się z pojęciami, które rodzą się wyłącznie w tymże przedsionku i nigdzie indziej ich nie ma, a następnie wychodzi z tym na świat Boży z rewolwerem w ręku. Proszę Państwa, przeczytanie tej książeczki
jest istotne, ponieważ widzimy, że tak naprawdę Eligiusz Niewiadomski prowadził proces przeciwko samemu sobie. Wszyscy byli świadomi tego, że on chce zginąć, dlatego że maniakalnie usiłował przekonać sąd i prawników, publiczność, że jego czyn ma charakter mesjanistyczny, a teraz właśnie on musi umrzeć za ten swój występek, który nie jest żadnym występkiem, ale aktem bohaterstwa. Sąd nie przeszkadzał panu Eligiuszowi, natomiast pilnie pilnował, żeby czasem jakaś istotna informacja się nie wydostała poza salę sądową. I pan Eligiusz też tego pilnował, bo kiedy jeden z prawników zadał mu pytanie, skąd wziął rewolwer, który w ogóle nie był rewolwerem, tylko pistoletem policyjnym hiszpańskim, to pan Eligiusz powiedział, że to, skąd on wziął broń, to jest nieistotne dla sprawy. I sąd pozwolił temu procesowi toczyć się dalej. No potem jeszcze to, o czym zawsze mówię, czyli próba powołania na świadka Władysława Ewerta, jednego z szefów wydawnictwa Ewert, Trzaska i Michalski, gdzie pan Eligiusz miał wydrukować całą monumentalną historię sztuki. Strzeżmy się autorów monumentalnych prac naukowych, szczególnie jeżeli dotyczą historii sztuki albo literatury. Miał tam wydrukować swoją monumentalną historię sztuki u Ludwika Ewerta. Dobra, nieważne, u starego Ewerta. Młody Ewert, Władysław Ludwik Ewert, był wtedy w Sosnowcu i o godzinie 10 rano w tym Sosnowcu już wiedział, że Narutowicz nie żyje i że zabił go ten wariat Niewiadomski. Narutowicz jeszcze 2 godziny chodził po Bożym Świecie, zanim go w końcu zamordowali. A syn właściciela wydawnictwa, w którym publikował Niewiadomski, miał z pierwszej ręki wiadomości, że już jest po wszystkim. I oznajmił o tym swoim przyjaciołom przy śniadaniu, a potem w miarę jak się sytuacja w dwudziestoleciu rozwijała, został redaktorem naczelnym tygodnika Polska Zbrojna. Bardzo ważnego dla kultury, obronności, cywilizacji, polityki i czego tam chcecie w Polsce. Proszę Państwa, mnóstwo szczegółów jest w tej książce. Ja wszystkich nie omówię, ale szczerze do tego zachęcam. Myślę, że zanim będzie, wydałem tego mało, tylko 500 egzemplarzy. Myślę, że zanim wyjdzie następne wydanie, bo to jest drugie, kolejne od 23 roku, chyba trzecie w ogóle w kolejności, bo były dwa w 23 roku, bo to się błyskawicznie rozeszło. Od 23 roku kolejne wydanie, więc następne, proszę Państwa, będzie za 100 lat. Bo nie wcześniej. Za 100 lat, opatrzone całkowicie innym wstępem niż ten, który ja tu napisałem. A my dalej będziemy się kotłować w tej histerii, którą podkręcają ludzie, tacy jak Baliszewski, pisząc o tym, jak to prawica czwórkami maszerowała przez Aleje Jerozolimskie, żeby dokonać zamachu stanu. Niech się z tą okutą laską Baliszewski puknie w głowę, to może się coś rozjaśni po prostu. Zamachu stanu nie dokonuje się za pomocą okutych lasek. Proszę Państwa, pouczająca lektura, która w Stanach Zjednoczonych doczekała, bo w Wielkiej Brytanii pewnie nie, ale w Stanach Zjednoczonych doczekałaby się całej masy opracowań i dyskusji i seminariów, analiz także psychologicznych. U nas doczekała się tego mojego wydawnictwa i tej pogadanki, którą ja tu Państwu serwuję. Mam nadzieję, że do tego będziemy wracać, bo to jest bardzo inspirująca treść. Ja pewnie będę ją łączył jeszcze z innymi wypadkami, tak jak to zrobiłem niedawno przy tekście o Tedzie Kaczyńskim i na Bomberze i porównałem go z Eligiuszem Niewiadomskim. Bardzo podobne postawy, szczególnie jeżeli się przeczyta to i obejrzy serialu Kaczyńskim. I tak to, proszę Państwa, wygląda, więc nic ponad to nie będzie i nikt nawet się nie zająknie. Nie zająknie. Tak zwana prawica nie zająknie się, ponieważ żal im będzie stracić tego świętego Eligiusza, którego mają i do którego się modlą, że on taki fantastyczny i złego masona Narutowicza zastrzelił przez co prawie uratował Polskę. Zupełnie jak Sumliński, który napisał książkę o Komorowskim, prawie go posadził do więzienia. Prawie uratował Polskę, więc szkoda się takiego słodkiego owocu propagandowego, jak pan Eligiusz pozbywać. Druga strona nie podniesie tego z oczywistych względów, bo jeżeli podniesie, to okaże się, że macza w tym łapy, tak? No i tyle. Prosta sprawa, proszę Państwa. Nie ma o czym gadać. Stanisław Kijański, proces Eligiusza Niewiadomskiego, wydawnictwo Klinika Języka. Bardzo dziękuję za uwagę.